Halloween w Norwegii. Siemaneczko, siemaneczko. Witam w nowym filmie. Dzisiaj, tak jak widzicie po tytule, będzie tematyka Halloweenowa. Nie będzie żadnych strachów, nie będę Was straszyła, a jedynie poopowiadam o tym, jak wygląda tutaj to święto, jak Norwegowie obchodzą to święto. Wiemy, że interesuje Was to, jak wygląda takie codzienne życie w Norwegii, a obchodzenie różnego rodzaju świąt, myślę, że daje taki najlepszy obraz i zarys tego, jak to życie właśnie wygląda, jak wygląda kultura norweska, więc przechodzimy do tematu. Zaczniemy od początku, czyli od tego, od kiedy w ogóle to święto w Norwegii jest obchodzone i jest celebrowane. I tak przyjęło się, że początki sięgają roku 2000. Także tak jak widzicie, święto to nie jest obchodzone zbyt długo tutaj. I bardzo duży wpływ na obchodzenie w ogóle tego święta w Norwegii miała oczywiście kultura amerykańska. Tak jak nieraz już Wam wspominaliśmy w różnego rodzaju naszych filmach, ogólnie Norwegowie są, nawet mogłabym tutaj powiedzieć, użyć takiego stwierdzenia, że są zafascynowani Ameryką, wszystko co amerykańskie jest fajne i tak samo jest również z tym świętem i to święto, celebracja tego święta przywędrowała tutaj właśnie z Ameryki do Norwegii. Już od, tak myślę, końca września można zauważyć, że w sklepach pojawiają się różnego rodzaju jakieś dekoracje, stroje halloweenowe, gadżety, którymi można przyozdobić dom albo kupić jakieś, nie wiem, straszne smakołyki, jedzenie, bo też w tym okresie wychodzi bardzo dużo takich rzeczy do jedzenia typowo pod Halloween, jakieś, wiecie, krwiste cukierki, jakieś napoje, bo Norwegowie właśnie obchodzą to święto również imprezując, ale o tym zaraz. Więc w sklepach pojawiają się właśnie różnego rodzaju gadżeciki, żeby to święto można było celebrować. I tak samo, jeżeli chodzi o te gadżety, o różnego rodzaju jakieś tam przystrajanie, to również sklepy, restauracje, jakieś centra handlowe, po prostu wszędzie, gdzie się nie ruszycie, można zobaczyć przystrojone miejsca właśnie w klimacie takim Halloween, czy to dynie, czy to jakieś większe, wiecie, takie strachy zakrwawione. Także to wszystko można spotkać i właśnie jak przyjedziecie tutaj do Norwegii w takim okresie wrzesień, październik, przełom października, listopada, kiedy już to faktycznie, to święto faktycznie wypada, no to gdzie byście się nie ruszyli, to na pewno zauważycie, że Norwegowie to święto obchodzą, bo wszędzie właśnie widać te dekoracje. Jeżeli chodzi o samo obchodzenie święta, to zarówno dzieci, jak i dorośli biorą w tym udział. Nie jest tak, że wszyscy, bo oczywiście wiadomo, że każdy ma tam jakieś inne poglądy, inne spojrzenie na to święto, inne jakieś przekonania, także są też osoby, które nie popierają obchodzenia tego święta, nie biorą udziału w jakichś tam imprezach, przy ozdabianiach domu, po prostu, że tak powiem, nie bawią się w to, także też miejcie to na uwadze, że nie jest tak, że cała Norwegia po prostu, jak jest Halloween, to wszyscy bez wyjątku to święto obchodzą, tylko oczywiście są również wyjątki. Wracając do imprezowania i do obchodzenia, to może zaczniemy od dzieciaków. Dzieciaki oczywiście przebierają się w różnego rodzaju stroje, chodzą od domu do domu w poszukiwaniu jakichś smakołyków. Najczęściej są to oczywiście jakieś słodycze i domownicy po prostu witając grupę dzieciaków dają im właśnie różnego rodzaju słodycze. Tak jak mówiłam wcześniej, ogrom jest tego w sklepach do dostania, więc jest czym dzieciaki częstować, ale spotkaliśmy się też z różnego rodzaju informacjami, żeby osoby, które będą przyjmowały dzieci, właśnie te przebrane, żeby przygotowały jakieś również zdrowsze przekąski typu owoce, warzywa, też żeby wzięły pod uwagę na przykład różnego rodzaju alergie, które mogą występować u dzieciaków, także
no, trzeba być przygotowanym na różne ewentualności i sami zauważyliśmy, że właśnie w tamtym roku dużo Norwegów przygotowywało różnego rodzaju takie smakołyki zdrowsze, typu jakieś na przykład krakersy, czy herbatniki, czy tak jak wspomniałam wcześniej, owoce i warzywa. Jeżeli chodzi o to, do jakich domów dzieciaki zachodzą, bo to myślę też warto o tym wspomnieć, bo tak jak powiedziałam wcześniej, nie wszyscy Halloween obchodzą. Więc dzieciaki zachodzą do domów, które są po prostu w jakiś sposób przystrojone. Czasami są to tylko wyżłobione dynie z jakimiś lampionami w środku, które stoją gdzieś na podjeździe albo przy wejściu do domu. Czasami naprawdę Norwegów ponosi fantazja i wyobraźnia i domy, podjazdy są, no powiem Wam, że tak konkretnie wystrojone i przystrojone halloweenowo. Więc no, można po prostu zobaczyć, że bardzo dużo pracy zostało włożone w to, żeby taką dekorację halloweenową stworzyć. Więc po prostu osoby, które chcą przyjąć dzieci, które chcą dzieciaki jakimiś tam smakołykami obdarować, w jakiś sposób przystrajają swój dom i tym samym dają znać, że chętnie tą grupę dzieci po prostu do siebie przyjmą i dadzą im tam jakieś, wiecie, łakocie. Jeżeli chodzi o dorosłych, no to oczywiście bardzo popularne są domówki. Imprezy firmowe są też organizowane. Ludzie dorośli po prostu przebierają się też za jakieś tam postacie różnego rodzaju, straszne, mniej straszne. Czasami są to jakieś imprezy tematyczne. Na przykład jest hasło, że przebieramy się za postacie z jakiegoś horroru, jakiegoś strasznego filmu. Restauracje, kluby też organizują różnego rodzaju imprezy, na które można się wybrać i bardzo często te domówki bądź jakieś imprezy firmowe kończą właśnie w klubach, gdzie bawią się do białego rana. Powiem Wam, że fajnie jest zobaczyć, jak to tutaj wygląda i jak, no, jak wygląda to święto tutaj. Na pewno w Ameryce, z racji tego, że to święto po prostu w Ameryce no, już jest od dawna, to wygląda to na pewno jeszcze bardziej to widać. I te domy, tak jak nawet na YouTubie oglądamy u innych twórców, te wystrojone domy są, no powiem Wam, że no, fantazja Amerykanów też jest naprawdę na wysokim poziomie. Tutaj wydaje nam się, że z roku na rok to święto jest coraz bardziej popularne, coraz więcej osób bierze w tej zabawie udział, bo większość naprawdę podchodzi tutaj do tego jak do zabawy, po prostu jak do dobrej zabawy, do takiego, wiecie, czasu, gdzie można się ze sobą spotkać, fajnie się pobawić, coś wypić, dobrze zjeść, potańczyć przy dobrej muzyce, pogadać ze znajomymi. Także tak to tutaj wygląda. Dajcie znać, co Wy myślicie o tym święcie, czy obchodzicie je, czy nie, czy macie wręcz przeciwne zdanie. Jestem bardzo ciekawa, jak Wy podchodzicie do tematu. Z mojej strony to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego. Pamiętajcie, żeby wcisnąć subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie, i łapeczkę w górę, jeżeli film się podobał. A tymczasem widzimy się w kolejnym filmie. Dzięki za dzisiaj.